Tu w tym roku dochodzą mnie słuchy na Dolnym Śląsku, w Niedzielę Palmową, na jakimś koncercie hip-hop, ordynariusz, biskup pomocniczy, metropolita, skaczą na trybunie, dzieci. Przecież wjeżdża król tego dnia w dramacie. Przecież nie ma komediantów, jest Wielki Post. Dziś od moich rycerzy z Wielkopolski dowiaduje się, że msza święta na 1050 sztu na stadionie sportowym. Boją się, czy ktoś nie przyjdzie na stadionie? Wszystko to najgorsze. Może z wyjątkiem meczu piłkarskiego. Nie ma w poznańskim błoni, żeby pół miliona poznajaków nie przybyło na taką mszę świętą? Ale to pikuś, niech będzie na stadionie. Ale po mszy świętej jest koncert ku czci Pana Jezusa. Niech Pan na głos powie, jak to po angielsku brzmi ten koncert. Jesus Christ Superstar. Jezus Chrystus Supergwiazda. A ja sam myślę o kradnie. Jezus jest król, nie, nieprawdopodobne. Wielkopolska się budzi. A tu i to jeszcze pisze po angielsku pisze. Mamy milenium polskie, a cyfry angielskie. Jezus Chrystus Supergwiazda. Ile mamy gwiazd na niebie? Miliardy. I to wszystkie super odległe. Dzieci, mamy nadzieję ciągle, że jesteśmy przed intronizacją. Więc powinien być tytuł koncertu Jezus Chrystus Król. Rozumiecie? Jezus Chrystus Bóg. Jezus Chrystus nasz Pan. To już takie ekumeniczne. A teraz to jest czysto ekumeniczne. Super gwiazda. Tych gwiazd jest miliardy. Która? A każda gwiazda zbawia. Każdy Bóg zbawia tylko w ekumenizmie. W milenium chrztu Polski, dzieci. Co to znaczy? Że nasi i biskupi na Dolnym Śląsku i w Poznańskim zapomnieli, że są sługami króla. Robią siebie klaunów. Jezus Chrystus, super gwiazda. Ustałem Pan, mówię, o kurczę, to chyba król. A tu nie, gwiazda, chyba gwiazda. Żebyście zrozumieli, w jakiej bitwie bierzemy udział. Światu grozi wielka próba. Jest to ostatni gest miłości, Boga i miłosierdzia, intronizacja. Oni z niego robią gwiazdę. A z terminem gwiazd to jest tysiące skojarzeń. A młodzież z jednym terminem gwiazda ma bardzo miłe skojarzenia. W naszych orędziach tę kwestię Pan Jezus tak wyjaśnia. Powiedziałem, że moje królestwo nie jest stąd. Aby wam pokazać, że nie jestem królem tego świata. W znaczeniu, że nie jestem królem światowym. Co robią w Poznaniu z Pana Jezusa? Światowego idola, nie króla, idola. Jeden zbożyszczy na pewien odcinek czasu. Za chwilę napiszą Herod Supergwiazda. Wszystkie wielkie imprezy na świecie tytułuje się Superstar. Oni się pomylili, skacząc hip-hop na ulicy Wrocławia, byli przekonani, że mówią o Bogu. Klaun nigdy o Bogu nie mówi. Kpi z Boga. Bo taka jest jego rola na dworze króla. Sługa czyni to, co Pan każe, król każe. Matka Boża wczoraj błagała biskupów, aby byli sługami. Uczyńcie, co wam powie syn. Milenium, główną datę chrztu robią na stadionie Lecha, chyba Lecha, bo 4000 ludzi. No to się kpina. Przecież to powinno na to milenium wsiadł milion Polaków, nie? Na stadionie sceneria pełna, zamknięta, wrażenie, że jest full wypad, nie? Super, super stadion. No tak. Przekalkulować strategicznie. Czy stadiony są budowane dla Boga, aby tam mu oddawać chwałę?
Co to znaczy? Że nasi biskupi mówią wam, pobóżcie kościoły, bo są kompletnie niepotrzebne. Nie pozostawię cię sierotą, mój narodzie. Bo widzę twój ucisk.